Zaczynam już wolierkę pomału deskować. Zostawiłem ją prawie na tydzień. Nic przy jej nie robiłem. Nie miałem po prostu czasu, nie miałem kiedy. Ale pomału zaczynamy coś robić. Wiem, że cały tydzień będzie ładny, słoneczny, więc troszeczkę roboty podgonię. Dałem pierwsze deski i myślę, że na tym poziomie zakończę. To jest około 60 cm od betonu, od podłogi. I wokół w ten sposób oblecę ją. Tu oczywiście będzie później już siatka. Tu w rogu nam zostaje 60 cm w tym kącie i te 60 cm również odeskuję już dookoła, do samej góry. Dam do góry i z drugiej strony również sobie tu wyliczę 100 cm na siatkę. Dam słupeczek i to co zostanie, a zostanie no w granicach 80 cm, to również sobie odeskuję. Ten kąt, który tutaj właśnie mi zostanie, to przyda mi się na przeniesienie budy. Budę mam taką dużą, to jest buda od szkarłatek królewskich i już tak sobie pomyślałem właśnie przez weekend, że te papugi tutaj właśnie przeniosę. Tam mają wolierę, które teraz się za 1,80 m, no ta będzie znacznie większa, bo tu będzie blisko 3 metry w środku, mam beton 3 metry na zewnątrz, to będzie troszeczkę mniej w środku, natomiast ona będzie znacznie większa jak te 1,80 m. To na pewno parkę tych papug. I dowiedziałem się, bo dzwoniłem do tego hodowcy, którego kupowałem właśnie te szkarłatki. On mówi, że można śmiało trzymać. On zresztą to u siebie trzyma krasnopiórki, czerwoną skrzydłę. Mam te ptaki u siebie, też się fajnie składa. One są w budynku, u mnie już no, trzeci rok prawie mam u siebie. Sam jeszcze pięknie wybarwił, już jest czerwoniutki. No, myślę, że no, w tym roku oczywiście tam się nic jeszcze nie działo, nie było żadnych lęgów, ale to, tak jak mówię, sam jest dopiero dojrzał, więc niewiele się działo. Natomiast myślę, że już na przyszły rok, jak mi tu przygotuję fajną wolierę, przestrzenną przede wszystkim, chociaż tamte czerwonoskrzydy miały, no powiem szczerze, większą tą wolierkę jak tutaj, bo miały pełne 3 metry, tutaj nie będzie pełne. Natomiast to będzie nieco szersze, tam było 1,5 metra, tu będzie 1,80 m, no ale myślę, że bardzo podobne warunki. No ale jednak na świeżym powietrzu, jednak powietrze, jednak słońce, zupełnie co innego. Myślę, że to fajnie będzie, że tutaj zamieszkają. I później, jeszcze mi ten gość mówił, że śmiało do nich można dorzucić barabandy. Jako trzecią parkę, mam u siebie barabandy, niedawno przecież kupowałem, mówiłem to już wam. Ale nie wiem czy dorzucę, nie wiem czy to będę je zagęszczał. No chyba, że uda mi się w tym roku kupić fajną jakąś taką młodą parę. To sobie po prostu wrzucę, żeby się przyzwyczajały i dorastały z tymi papuszkami. Bo jak tak wrzucę trzy pary dorosłe i zaczną się może lęgi, no troszeczkę się obawiam. Wiem, że te są zgodne, więc tu się nie będę niczego nabawił, natomiast no, jeszcze barabandy. Dodatkowo, które są bardzo spokojne, to są bardzo spokojne ptaki i przekonałem się właśnie, jak je kupiłem, wpuściłem je do nimf. Jedzą razem z nimi, wody piją razem z nimi, nic się nie dzieje, nie odgraniałem się od gołęzi, także bardzo, bardzo zgodne. Także już nie gadam, nie biorę się dalej, tak jak mówiłem, robię tam na razie tamtą część, żeby to wszystko odeskować. Dorobiłem już tą sobie ściankę i zacząłem częściowo kłaść tutaj tą długą, ale chyba plan mi się już mi się zmienił. Zawsze w trakcie roboty wychodzi co innego, będę jednak ją deskował do końca, całą pełną ścianę zrobię, dlatego że to jest strona przede wszystkim północna, czyli światła jako takiego ciepła również z tej strony nie będzie. Jeśli będą, to tylko zimne wiatry, więc zamknę. Poza tym no też nie można zrobić woliery, żeby był na wylot taki przestrzał przez te siatki, dlatego że jednak robią się przeciągi, to wszystko będzie w zimę wiało i to na pewno nie jest dobre dla papug. Dlatego odeskuję całkowicie sobie tę ściankę. No deski, tak jak mówię, zacząłem sobie pomału ciąć, będę przybijał, no i będziemy coś tam dalej robić, będę pokazywał. No, kończymy już tą dużą ścianę. Dobrze, że w ten sposób postanowiłem, dlatego że jednak nie będzie to przewiewać mi w zimą.
nie będzie żadnych przeciągów, to istotne jest dla ptaków. Dokręcimy tylko te deseczki. No i będziemy się brać właśnie tutaj już za siatkę. Siatkę myślę te dwie ściany przykryjemy. Potem tu zaczniemy deskować i kolejna siatka, no i drzwiczki, tak żebyśmy może już to, nie wiem czy dzisiaj się uda, być może dzisiaj się uda nam to zrobić, zostanie nam tylko krokwie, dach i byłby koniec. Siatkę damy tam grubą, to jest 2 mm, oczko 25x25 i dam większą, grubszą siatkę, dlatego że raz, że to jest na zewnątrz, dwa, że nie wiem jakie ptaki tam później będą siedzieć, na razie tak jak powiedziałem skarłatka, ale wiadomo nie tnie drutów, nie tnie drewna, więc nie musi być taka gruba siatka, natomiast może czasem przyjdzie mi wpuścić może Amazonkę, może jakiegoś tam, nie wiem, Chińczyka, może coś, więc no będę potrzebował na pewno grubszy drut, żeby nie ryzykować, ale wiadomo woliery się nie będzie poprawiać co sezon, więc założymy odpowiednią grubość tej siatki. Nie stukniemy tylko to i będziemy już ją na ścianę mocować. Siatkę mocujemy wkrętami. No i te blaszki pokażę może z bliska, każdy wie jakie to blaszki są. I przyłapujemy tak mniej więcej 120 cm. Siatka jest dosyć sztywna, więc nie trzeba jej tak gęsto łapać. Mamy już wyciętą od razu na drugą ścianę, czy ścianę, to jest jedna ściana na drugą część, także założymy już to w całości. No teraz jak już mamy dwie siatki, to już ładnie wolierkę widać, tu akurat chyba nie bardzo tą siatkę widać. Z tej strony tu mam teraz pod słońce ze wschodu nam tutaj daje. No ale podoba mi się. Nie zakładałem tu głęboko siatki, tak jak wcześniej wspomniałem, szkarłatka nie gryzie desek, nie gryzie siatki, więc tu będzie bezpiecznie. Poza tym tak nisko nie będzie nam schodzić. Nie będę dawał na sam dół. No i cóż, mamy tą ścianę jedną, mamy ściankę już drugą całą zrobioną. Wypadałoby się wziąć teraz za to. Mocujemy takie listwy. One będą pod siatkę, po to tylko, żeby nam tutaj to wyrównać. Żeby siatka nam się nie załamywała. Także musimy dokładać te listewki. Siatkę mamy już wyciętą. Zaraz ją umocujemy. Już tutaj powiedzmy na ostatnią ścianę, także będzie elegancko. W międzyczasie żeśmy zrobili na 60 cm ściankę z drewna, żeby mniej więcej wyglądało tak jak tu. Poza tym, jak nieraz mówiłem, to jest dla mnie takie no, bezpieczne dla właśnie psów, bo już miałem te przygody kiedyś właśnie z kulikami. Co mi klatki porwały, poszarpały, dlatego teraz staram się robić zawsze troszeczkę wyżej, żeby właśnie ten pies miał utrudniony dostęp właśnie do siatki, to mógłby, ja wiem, może wyrwać, nie wyrwać, bo to jednak gruba siatka, nie bardzo miałby gdzie tutaj wsadzić, zębami zaczepić i ciągnąć, ale pazurami czy coś to zawsze bezpieczniej. No i mocujemy blachami, tak jak mocowaliśmy tamto raz przy razie. Będziemy mieli już zrobione, no i bierzemy się oczywiście za drzwi. Tutaj sobie, może wyjdę z tej strony, będzie lepiej może widać. Dołożyłem również deski, tak żeby sobie zostawić drzwi, no nie na wysokość tych 2 metrów, bo nie ma potrzeby. Tylko tyle, żeby swobodnie wchodzić i nie uderzyć głową. Jednocześnie tu dałem siatkę do deski, tak jak mówiłem, dlatego że będę robił korytarz na pewno w środku, więc do tej wysokości sobie zrobię. A tu nie będzie ptakom wiało. Myślę, że one będą korzystać sobie z tego, z tej siatki na korytarzu. Będą siadać na pewno, a tu będą miały osłonięte. Zresztą może to nawet budę sobie postawię lęgową. Zobaczymy, jak to będzie wszystko potem wyglądało.
Teraz będziemy robić drzwi. Także ramkę już złożyłem. Podkręcałem od środka ją, żeby nie było nadwieżki żadnych. Ten to szublaczką, że szybko mocowali siatkę, żeby nam nie latała. Drzwiczki mają 60 cm szerokości, więc z metra siatkę wyciąłem. Resztę dorabiamy. Cały dół właśnie z deszek. Jak mówiłem, dla takiego bezpieczeństwa, jednocześnie, żeby siatki nie wycinać. Także to są dwie korzyści, że tak się wyrażę. Przymocujemy. Ja w tym czasie będę wycinał listwy. No tu będziemy nie bili blaszkami, tylko wokół tą ramkę listwami. No wyciąłem listwy. Jak mówiłem, te listwy będziemy dokręcać i tym jednocześnie siatkę wyciskać. Tu musimy pod tą listwę włożyć zawiasy, bo to przegapiłem. Ale muszą być włożone razem. O, muszą być włożone pod listwę, bo potem nam nie będzie pasowało ze stopniami do drzwi, więc muszą pierwsze iść. Tak samo tamten zaraz wsuniemy pod deskę, wkręcimy jedno i wsuniemy. Także to mocujemy. No i będziemy wstawiać drzwiczki już do woliery. No drzwi mamy już gotowe, będziemy tylko je tutaj unosić, dopasowywać i mocować. Mocujemy zawiasy. No i zrobimy próbę teraz. O, fajnie. Otwierałem się do końca. Dobrze jest. Oczywiście zamknięcie zaraz wymyślimy jakieś. No i byśmy mieli, jak się spojrzy na wolierę dookoła, to zrobioną. Zostałby tylko nam, jak już wcześniej powiedziałem, dach. Będę kładł na pewno, tak jak widziałem wcześniej, krokwie. Na krokwie dam siatkę. Dlatego, że no, tam u nimf nie dawałem, tu jednak dam, będą, tak jak mówię, troszeczkę no, cenniejsze papugi na pewno, także zabezpieczę to sobie i od góry. I dopiero później dam łaty i na łaty blachę. Tu oczywiście z przodu mam nadzieję położyć poliwęglan, mam taki poliwęglan 4 mm, tego nigdy nie kładłem, ale w tym roku położę, żeby troszeczkę więcej światła wpadało właśnie od góry.